wieczór. Myślę, że ponownie gratulacje należą się obydwu drużynom. Chyba stworzyliśmy niezłe widowisko. Ponownie był to mecz dwóch równych drużyn. Myślę, że oprócz przespanego początku graliśmy bardzo, bardzo dobre spotkanie, jeśli chodzi o egzekucję naszych założeń. Graliśmy twardo, byliśmy skuteczni. Co tu dużo powiedzieć, no Toruń trafiał bardzo trudne rzuty w końcówce, fadeaway Kuliga dwa razy, naprawdę przez nas bardzo dobrze bronione rzuty. Później to samo Laury, dwie trójki po step backu, ale to świadczy o klasie graczy, tacy gracze trafiają takie rzuty. Nie może mieć żadnych pretensji do siebie, jeśli chodzi o obronę tych sytuacji. Gratulacje jeszcze raz dla obydwu drużyn. Myślę, że teraz najważniejsze, co musimy zrobić, to odpocząć przed środowym spotkaniem i zrobić wszystko, żeby przedłużyć tę serię. Dziękuję. You know, after the last game, I just wanted to come out and try to be a little more active, a little more aggressive, try to help my team in any way I can, and just being me. I mean, we came out, we fought hard tonight, we were in control for majority of the game. I mean, maybe 35 minutes of it, but you know, you have to tip your head off to, you know, Toron and Lowry, good players making tough shots down the stretch. Heads off to them. Miejmy nadzieję, że Pana słowa się okażą prorocze, że będziemy mieli dwa mecze u siebie, a nie tylko jeden. Zrobimy wszystko na pewno, żeby tak było, wierzę w to. I wierzę w to, że wrócimy tu jeszcze do Torunia. Wracając do Pana pytania, to jest, jeśli to spojrzymy na roster Torunia, no to tutaj każdy może być problemem. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, oni zdobyli masę punktów, zdobywają w każdym meczu, tak? To jest drużyna, na którą mi łatwo i trudno się przygotować, bo co z tego, że znamy wszystko, całego ich playbooka praktycznie na pamięć, jestem tego pewien, że większość zawodników go zna, skoro mają kilku graczy, którzy w decydujących momentach mogą po prostu wziąć piłkę i trafić do kosza na mnóstwo sposobów. Także jest bardzo ciężko. Myślę, że zrobiliśmy wszystko w większości tych sytuacji, daliśmy twardą obronę, te rzuty były, tak jak powiedziałem, kontestowane, ciężkie, z kontaktem w większości, także no, tak, bardzo ciężko się przygotować na taki zespół jak Toruń. No wie Pan, całkiem dobry sezon, to troszeczkę spójrzcie Pan, myślę, ten sezon, bo statystycznie to jest zdecydowanie najlepszy Polak na tej pozycji, to jest Kuba i jest później duża przepaść pomiędzy resztą stawki, jeśli chodzi o Polaków. W moim przekonaniu Kuba jest najlepszym polską jedynką młodego pokolenia i w ogóle najlepszą jedynką polską, nie licząc Łukasza Koszarka w tej chwili. Także jego postęp jest ogromny na przestrzeni całego sezonu. Wystarczy prześledzić jego początkowe mecze, jak grał. Ja akurat mam taką możliwość, pamiętam właściwie każdy z tych meczów, oglądałem je masę razy, także no, Kuba na początku grał niezły sezon, a później jeszcze podczas tego sezonu cały czas robił progres i w playoffach, tak jak widać, skoczył na jeszcze wyższy poziom. First big congratulations to our guys. Again, they really showed big character. The game was like we expected, very tough again. I don't believe that any game would be easy against them. They're very physical team and they play, they don't give up whole 40 minutes. Today I think we started better than last game, and then in second quarter we just basically put them back into the game by our turnovers, and that gives them a little bit boost, and then the game was open, but in the end we stepped together and we won it. What right now is the most important thing, and now for us it's very important that we do good regeneration and get ready for game. Najważniejsze, że wygraliśmy, zacznę od tego, bo wiadomo, tak jak trener powiedział, żaden mecz nie będzie prosty. Co mecz to będzie nowa historia. Dzisiaj z jego strony bardzo dobrze grał Watts, zaskoczył nas troszkę. I dzięki niemu wyprzedzili nas w jednym momencie. Dzisiaj było jeszcze ciężej nadrobić tą straty, ale udało nam się, no, dzięki Robertowi, ale no, wiadomo, że to jest cała drużyna, ale Robert, wiadomo, zagrał dzisiaj kosmiczny mecz, można tak powiedzieć.
Więc no, już nie powiem za wiele, bo wiadomo, że to jest te pierwsze do trzech, czy na razie tylko dwa zwycięstwa, więc nie ma co skakać z radości. Ale jesteśmy w dobrej pozycji, żeby wygrać tą serię i będziemy dalej tak walczyć i nie dawać się, no bo tak jak trener też powiedział, grają fizycznie, trochę aktorzą, ale to już jest ich styl gry niestety i trzeba sobie z tym radzić, więc cieszymy się, gdzie jesteśmy, ale jeszcze dużo przed nami i już. Niekoniecznie, bo to jest właśnie ich silna strona, więc jeśli się idzie w tą stronę i się myśli tak jak oni, to oni będą mieli przewagę. My musimy się skupić nad naszą grą i starać się grać lepiej niż w tych dwóch meczach, bo mimo wszystko mamy dwa zwycięstwa, ale nie gramy jeszcze tak jakbyśmy chcieli, trochę się męczymy, mamy też niestety dołki, żeby grać cudownie, co prawdopodobnie żadnej drużynie się nie zdarzy, ale to by było idealnie, to by grać 40 minut bardzo dobrze, a my jeszcze niestety mamy takie dołki troszkę za długie jak na nasz potencjał, więc musimy się na tym skupić, żeby nie pozwalać tak przeciwnikowi nas przeganiać, nadrabiać te straty łatwo i nas przeganiać, potem my musimy walczyć, żeby od nowa ich przegonić, więc musimy bardziej konsystentnie grać, a nie skupić się nad ich grą i wierzę, że będzie dobrze. First thing, I hope that he is good, because we don't know what happened after all the medical checks. We'll know more. But I think that he was, you know, like sometimes they say in playoffs or in finals. This is not finals, but for us, every next game is like a final. He was today like some kind of our Cinderella also, because when he came in, it changed a little bit. You know, with everything, he played well, and I'm very satisfied with what he did. And I only hope that it's nothing big with him, and that he was still in this position for this team.